W tym filmie rozwiążemy sobie kolejne zadanie ze statystyki dotyczące głównie rozkładu normalnego, zaczerpnięte z tej strony internetowej, której tutaj adres podaję. Rozkład ocen z egzaminu ze statystyki miał średnią 2,8 i odchylenie standardowe sigma 1,34 setne. Ale nie był to rozkład normalny. To nie był rozkład normalny, jak się okazuje. Jaka jest przybliżona wartość w wyniku testu z? Dla oceny 5 z egzaminu możliwe oceny są z przedziału od 1 do 5. No i mamy tutaj różne odpowiedzi. No to to jest bardzo proste zadanie, bo tutaj musimy tylko obliczyć, ile odchyleń standardowych od średniej znajduje się ten wynik. Ten wynik 5. Średnia była 2,8, setnych No więc musimy od 5 odjąć średnią 2,8. No i to będzie odległość od od tej średniej. No i to będzie 2,2. Tutaj zostawiam sobie miejsce, dlatego że musimy policzyć, ile to jest odchyleń standardowych. Musimy to zestandaryzować. Tak się mówi, że tutaj standaryzujemy wszystko, przeliczając na jednostkę, jaką jest odchylenie standardowe. Czyli dzielimy wszystko przez odchylenie standardowe 1,34. Czyli tutaj dzielimy przez 1,34. No i teraz, żeby uliczyć wynik, to ja sobie wyjmę kalkulator to będzie 2,2 podzielić przez 1,34 czyli to będzie 1,64 i tak dalej tu mamy do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglone czyli w takim przybliżeniu to będzie 1,64 po zaokrągleniu no i widzimy że to jest odpowiedź C że to jest odpowiedź C czyli wystarczyło tutaj odjąć od tego wyniku średnią, podzielić przez odchylenie standardowe no, no, no i mamy wynik tego testu z, czyli informacja o tym, o ile odchyleń standardowych ten wynik jest odległy od średniej. No ale ktoś mógłby się zastanawiać, czy nie lepiej byłoby zaznaczać odpowiedzi e, skoro rozkład nie jest normalny. No bo tu jest napisane, że nie da się obliczyć w wyniku testu z, bo rozkład nie jest rozkładem normalnym. Ale to nie jest dobra odpowiedź. Dlatego, że jak widać, nam się udało to obliczyć. Po prostu dla każdego rozkładu, dla którego Mamy pod wartość średnią i umiemy obliczyć odchylenie standardowe. Możemy obliczyć wartość tego testu, dlatego że to jest po prostu obliczenie, o ile dany wynik, w tym wypadku 5, różni się od wartości średniej w przeliczeniu na odchylenia standardowe. O ile odchyleń standardowych jest ten wynik różny od wartości średniej. No i tutaj on jest różny o 1,64 odchylenia standardowego. I to możemy obliczyć dla dowolnego rozkładu, niekoniecznie rozkładu normalnego, byle tylko dało się obliczyć. Odkrycie standardowe, no i musimy też znać średnią, tak? No dobra, no tutaj to było szybkie zadanie, więc zrobimy sobie jeszcze jedno. No i zadanie następne jest takie. Wzrost chłopców z piątej klasy w USA jest w przybliżeniu opisywany rozkładem normalnym o średniej 143,5 cm i odkryciem standardowym 7,1 cm. Jakie jest prawdopodobieństwo, że losowo wybrany chłopiec z piątej klasy? Będzie wyższy niż 157,7 cm. No to podobnie jak w poprzednich filmach, tutaj musimy skorzystać z naszej znajomości rozkładu normalnego i z reguły, z reguły 3 Sigm. No to ja najpierw sobie może narysuję tutaj przybliżony wykres, jak rozkład normalny mniej więcej wygląda. No i teraz wiemy tutaj, że średnia jest równa. 143,5 cm i tutaj będzie średnia, jest tutaj, gdzie jest maksimum naszego rozkładu, i on jest symetryczny względem tej średniej. No a odchylenie standardowe, sigma, tutaj mamy dane 7,1 cm. No to teraz zobaczmy, o ile odchyleń standardowych to jest to 157,7. No więc, tak, jak przesunę się o jedno odchylenie standardowe, Czyli gdzieś tutaj, no to muszę 7,1 dodać do 143,5, czyli to będzie 150,6. To jest jedno odchylenie standardowe w prawo. Teraz, jak przesunę się o jeszcze jedno odchylenie standardowe, no to muszę znowu do tego dodać 7 i 1. No to będę miał 157,7, czyli akurat tyle, co tutaj pytają. Czyli widzimy, że oni nas pytają o to. Jakie jest prawdopodobieństwo, że jak wezmę takiego losowo wybranego chłopca i zmierzę jego wzrost, to że jego wzrost będzie większy niż średnia plus dwa odchylenia standardowe. Czyli pytają nas o pole tego obszaru tutaj na prawo od, od tego punktu, gdzie mamy średnia plus dwa odchylenia standardowe. No to przypomnijmy sobie naszą regułę trzech sigm. Reguła 3 sigm. No tutaj trzeba zapamiętać trzy liczby, 68, 95, 99,7. No i wiemy, że jak weźmiemy 2 sigma, to pole obszaru odchylonego od średniej w prawo lub w lewo o nie więcej niż 2 sigma, czyli pole tego obszaru, to jest 95%. No więc pole tego, co zostaje poza tym obszarem, Ponieważ pole się musi sumować do, do 100%, no to pole tych dwóch żółtych kawałków w sumie to jest reszta. Ponieważ się musi sumować do 100%, no to tutaj pozostaje 5% na tę resztę, na te dwa ogony. Ale ponieważ ten rozkład jest symetryczny, to pole każdego z tych kawałków oddzielnie to jest połowa całego tego pola. One są równe, te pola. Czyli tutaj mamy 2,5% po lewej stronie i 2,5% po prawej stronie. Czyli odpowiedź na pytanie postawione w zadaniu o pole tego kawałka, tutaj na prawo, to jest 2,5%. Takie jest prawdopodobieństwo tego, że losowo wybrany chłopiec z piątej klasy będzie miał wzrost większy niż 157,7 cm, zakładając oczywiście, że ten rozkład jest opisany rozkładem normalnym.